Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me a fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever. Ciekawe to? No chyba pan sobie żartuje. Przepraszam bardzo, nie zamierzałem żartować. Chciałem tylko... Daj już pan spokój! Jaka głupia jestem. Co zrobiłam? Niech pani nie przesadza. Skąd te nerwy? A pan by się nie denerwował. No, nie wiem. Nie wiem nawet o co chodzi. No, lepiej nie wiedzieć. Po co w ogóle przyszłam? Spokojnie. Niech pani usiądzie. Zakładam, że przyszła pani się zbadać. A to bardzo ważne. A co pan lekarzem jest? Przecież pan nawet nie wie, co mi dolega. Dobrze, a więc porozmawiajmy. Chcę jakoś pomóc. Czytała pani artykuł. Zakładam, że chodzi o HIV. A co pan może o tym wiedzieć? Przecież to nie ma sensu. No, chyba wiem więcej, niż pani się wydaje. No, ale proszę kontynuować. Jest pani chora, tak? Tak. Gdzie nie? Nie, nie, nie. Nie wiem. Chciałam się zbadać na HIV. Wie pan. Po ryzykownej sytuacji. No ale to bardzo dobrze. Im wcześniej, tym lepiej. Co za bzdury. Im wcześniej, tym lepiej? Pan nie ma w ogóle współczucia. Przyszłam dowiedzieć się tu, że pewnie umrę niedługo na ten cały HIV, a pan mi mówi, że to dobrze. Tyle się pani naczytała tych wszystkich artykułów, a nadal ma pani nieprawdziwe informacje. Po pierwsze, umiera się na AIDS. HIV to tylko wirus, który wywołuje tę chorobę. A po drugie, może pani w ogóle nie dotyczyć ten problem. Bardzo przepraszam, ale słyszałem, jak rozmawiacie o HIV. Czy mogę się dołączyć? Oczywiście. A to co u pana słychać? Wygląda pan na schorowanego. Może chce pan usiąść? Tak, tak, dziękuję. Bo rzeczywiście mam gorączkę i jestem osłabiony. Bolą mnie trochę mięśnie. No jest duże prawdopodobieństwo, że zostałem zarażony wirusem HIV. Tak mówi lekarz. A długo się już pan tak źle czuje? Nie. Tak... Dawno nie chorowałem. Ostatni raz miałem... grypę. Chyba. To w takim razie skąd podejrzenie o HIV? Podobno na początku to może przebiegać bezobjawowo. Ale jak to bezobjawowo? Przecież ja też nie mam żadnych objawów. Spokojnie. A lekarz znalazł w mojej książeczce zdrowia informacje o wcześniejszych problemach z narkotykami. To oszalał pan! Jeszcze bardziej mnie pan zarazi! Przecież nie mam zamiaru umierać. Spokojnie, przecież HIV nie jest przenoszony drogą kropelkową. Posłuchajcie, moja dziewczyna, która jest w tym gabinecie, jest nosicielką tego wirusa. Na początku było trudno i mieliśmy z tego powodu problemy w związku, ale skorzystaliśmy z pomocy lekarzy i okazało się, że da się z tym żyć. Skorzystaliśmy także z pomocy psychologa i teraz nawet oczekujemy dziecka. I możliwe, że urodzi się zdrowe. Następny. Najważniejsze jednak, że mieliśmy odwagę i przyszliśmy się zbadać. Będzie dobrze.